gdzie się urodził ten pomysł, może w jakich okolicznościach się urodził. Nas, mieszkańców tutaj, bardzo to intryguje na pewno. No, ja podróżowałem przez ostatnie 20 lat po świecie i żyłem pod takim, no, w takim głębokim przekonaniu, że jak już osiądę i wrócę, to koledzy zasypią mnie zdjęciami z kraju, który najbardziej mnie interesuje, czyli z Polski. Okazało się, że tak nie jest, że tych zdjęć pokazujących przemiany lub pokazujących kondycję kraju nie ma za wiele, a przynajmniej zdjęć, które są wynikiem jakiejś wnikliwej, długoterminowej pracy. Kiedy 3 lata temu zwolniłem trochę te podróże i zacząłem rozglądać się wokół siebie, to doszedłem do wniosku, że może czas, żeby sfotografować polską wieś, i tym się zajmowałem przez 1,5 roku. Kiedy skończyłem pracę, która honorowała ludzi, no, ciężko pracujących na wsi, pomyślałem, że może też należy sfotografować ludzi pracujących w przemyśle, robotników. I w sposób naturalny skierowałem się w stronę Śląska, gdzie ten etos, wydawało mi się, będzie najbardziej czytelny. Jak w Soczewce będę mógł przyjrzeć się temu, nie podróżując zbyt daleko. Na szczęście się nie myliłem, bo to jest rzeczywiście, no, najlepsze miejsce, żeby przyjrzeć się tym, którzy ciągle jednak wykonują pracę przy pomocy rąk, nie udają niczego, nie przesuwają papieru z biurka na biurko, tylko pracują naprawdę. Jak pan słyszał, że Śląsk jest inny, wyjątkowy, jak to Kazimierz Kutz nazwał, jest 5. stroną świata, czy pan jakby uwierzył od razu w te słowa, czy dopiero po przyjeździe musiał się przekonać na własne oczy? Wie pan, ja Śląska uczyłem się na podstawie zdjęć wykonywanych przez wiele lat przez kolegów moich. Te były w 100% czarno-białe i pokazywały głównie dymy, bose dzieci biegające po hałdach czarnego węgla i generalnie dotyczyły rzeczy depresyjnych. Kiedy przyjechałem tutaj na początku zeszłego roku i przywitała mnie pogodna, wesoła twarz inteligentnego młodego człowieka, Ślązaka, który wsadził mnie w swój samochód i przewiózł mnie po prostu po miastach, które się tutaj połączyły w tę gigantyczną aglomerację, to ja przeżyłem rodzaj nirwany, bo po pierwsze zobaczyłem krainę kompletnie odmienną od tego, co sobie wyobrażałem, a po drugie dostrzegłem tutaj paraliżujący mnie wręcz kolor, o którym nie miałem pojęcia. Ja nie miałem żadnego zlecenia. Te zdjęcia są wynikiem mojej głębokiej wewnętrznej potrzeby. Nikt na nie nie czekał, nikt mnie nie prosił o to, żebym ja to robił. To był od początku do końca mój pomysł i w związku z tym odczuwałem wielką wolność. Ja mogłem fotografować tutaj cokolwiek. Słyszałem głosy, które jakby potwierdzają to, o co pan próbuje mnie tutaj zaczepić, że Śląsk w 70% jest zielony. Macie tutaj żubry i lasy. Ja się z tym wszystkim zgadzam, one oczywiście są, ale z drugiej strony, wie pan, trzeba byłoby chyba 2 czy 3 pokoleń i bardzo konsekwentnej pracy promocyjnej, żeby Śląsk, który jest miejscem absolutnie genialnym, żeby w sposobie, jaki ludzie go postrzegają, zmienić to i doprowadzić do tego, żeby ludzie kojarzyli Śląsk z zielenią. Podczas kiedy moglibyście doprowadzić oczywiście do tego, ale wydaje mi się, że utracilibyście coś, co jest absolutnie bezcenne. To, co wy macie w nadmiarze. I jakby poniekąd troszeczkę od czasu do czasu słyszę takie głosy, że wstydzicie się tego. Ja uważam, że raczej trzeba inwestować w to. Jak ja wjeżdżam na teren Nikisza, mimo że byłem tam już, nie wiem, 6 czy 16 razy, to na głównej ulicy, ilekroć tam wjeżdżam samochodem, tak hamuję, że ludzie za mną próbują zaparkować mi się, wie pan, w bagażniku. Nie wiedząc, dlaczego ja na środku ulicy się zatrzymuję. Otóż ja się zatrzymuję, ponieważ ten widok jest czymś tak niebywałym, że mnie po prostu szczęka opada na kolana i mam kłopot, wie pan, z wykonaniem ruchu gałką biegów. Mówiąc poważnie, to, czym tutaj Śląsk dysponuje, jest po prostu czymś absolutnie unikalnym i zamiast ukrywać to, uważając, że to jest coś złego czy wstydliwego, trzeba to po prostu absolutnie promować. Wspomniał pan o wstydzie, o dystansie do samego siebie. To zdjęcie na przykład, tak lewym okiem zerkam. Co pan w nim widzi? Na pewno kolor hełmu pana Henryka. Moje pytanie jest proste. Mówi pan, że był między tymi ludźmi, rozmawiał z nimi.
musiał się pan w pewien sposób wkraść w ich łaski. W jaki sposób wykonał pan to zdjęcie i co ono symbolizuje pana zdaniem? I czy łatwo było, tu mamy więcej zdjęć takich znajdziemy, kiedy pan w pewien sposób zanurza się w tą intymność tych między innymi górników, prawda? Do tego mieszkania zaprosiła mnie artystka, pani Magdalena, która zanim pan Henryk się pojawił, powiedziała do mnie w ten sposób: panie Tomku, tylko bardzo pana proszę, żeby pan był niezwykle delikatny i nie dotknął niczym pana Henryka, ponieważ pan Henryk jest osobą bardzo wrażliwą, mężczyzną bardzo wrażliwym. No więc ja troszeczkę taki wystraszony, czekając na pana Henryka, no przygotowałem się z taką mową jakby do niego i kiedy pan Henryk wszedł do środka, tak jak kot na rozgrzanym, wie pan, metalowym dachu, wykonałem pewien taniec wokół niego, mówiąc mu: panie Henryku, to jest National Geographic, wie pan, to jest edukacja, misja, coś bardzo ważnego. I pan Henryk pokornie tak przez 20 czy 30 sekund na mnie patrzył, po czym spojrzawszy mi głęboko w oczy powiedział: no dobra, to kiedy ja w końcu mam się rozebrać? I to jest właśnie, wie pan, też fragment Śląska, że tutaj osoby, które ja spotykam, są nie tyle nie tylko są bezpośrednie, ale kiedy wytłumaczy się im, o co chodzi, one to doskonale rozumieją i pozwalają mi pracować. Nie mają tego, co w dużej części Polski jeszcze funkcjonuje, co jest wynikiem, myślę, poprzedniego systemu, że nie mają czegoś, co po angielsku się nazywa hidden agenda, czyli że z tyłu głowy coś chowają przed panem, że mimo, że patrzą panu w oczy, to tak myślą naprawdę co innego niż mówią. Ja tutaj tego w ogóle nie doświadczyłem. Ja starałem się przywrócić tym zdjęciom to, co czułem, kiedy naciskałem migawkę. Śląsk jest dla mnie absolutnie fascynujący. Jak ktoś kiedyś mi tutaj na samym początku powiedział: nie martw się w ogóle o nic, ponieważ tutaj nikt nie jest obcy, to ja rzeczywiście tego naprawdę doświadczyłem. Wśród tych wielu set ludzi, których poznałem, nie przydarzył mi się ani jeden przykry dla mnie przypadek, o którym bym chciał natychmiast zapomnieć. Dobrze, a ulubione zdjęcie, reasumując, lub też ulubione miejsce po całej tej eskapadzie fotograficznej? Wie pan, ja staram się nie przywiązywać ani do miejsc, ani do sytuacji. Boję się bowiem tego, że gdybym znalazł takie miejsce, to przestałbym mieć ochotę na podróżowanie, więc raczej unikam w ogóle tego typu myślenia. Tu jest wiele zdjęć, z którymi kojarzą mi się wspaniałe momenty i myślę, że zawiązałem pewien kontakt z ludźmi, może on nie jest specjalnie głęboki, ja nie nazwałbym tego głębokimi przyjaźniami, ale nie chcę brzmieć arogancko, natomiast mam wrażenie, że to, co przeżyliśmy razem, było na tyle fajne, że ja tam za każdym razem mogę wrócić i dalej na przykład ich fotografować albo być po prostu razem z nimi. Magdalena Wędlikowska. Jestem malarką. Maluję pod pseudonimem Magdalena. Maluję akty, maluję górników. To, co pokazuje w tej chwili Tomaszewski, jest dla mnie, ma klimat, ma wymowę. Jest dla mnie bardzo, bardzo jest fascynujący. Przede wszystkim są zdjęcia, które są głęboko wchodzą w psychikę ludzi i oddają wspaniale otoczenie, pokazują klimat Śląska, także są rewelacyjne. Niektóre są wręcz, tutaj na przykład ten obraz jest wręcz abstrakcyjny, ale pokazane jest to, co jest istotne, prawda? Ten ruch, ta dynamika, to niesamowity jakiś taki entuzjazm pracy, bo tak to można powiedzieć o tych zdjęciach. Pan Tomaszewski fotografował mnie, była w tym pasja, było w tym coś niesamowitego. Ja nigdy nie widziałam fotografa, który z taką pasją fotografuje. Przez po prostu tak jak artysta, prawda? W pewnym momencie maluje, w pewnym momencie zapomina o tym, co się dzieje wokół i tworzy. To samo jest u pana Tomaszewskiego, także to nas zbliża tutaj naprawdę i jest to coś kapitalnego.